Witajcie, moi drodzy. Wiem, że dużo osób przygotowało się na spotkanie ze mną z różnych regionów, szczególnie nawet Europy. Więc witam wszystkich. Moi drodzy, wszyscy dzisiaj w internecie bardzo radzą. Dają bardzo dużo rad, dają bardzo dużo porad. Ja się z wami spotykam po to, żeby uruchomić w was współczucie, czuciowie ze serca. Znacie mnie, wiele osób zna mnie z telewizji, z różnych programów, a bardzo niewiele osób zna mnie z transmisji, takich jak teraz, przez internet. Czas, jaki nas spotkał w tej chwili, jest czasem, który już był dawno zapowiadany. Przeze mnie przez wiele, wiele lat. Stąd moja droga, jaką idę, to jest droga Vanaprasta, do której was namawiam, moi drodzy. Co oznacza słowo Vanaprasta? Leśna pustelnia. Tak w skrócie, najprościej mówiąc. Te osoby, które doświadczają drogi jogi, te, które doświadczają drogi, czyli tej sfery zjednoczenia, doskonale zdają sobie sprawę, jaki jest nasz cel życia, czyli wejście w swój stan właściwy, jakim jest doświadczenie głębokiej transformacji. Jak wspomniałem, patrząc nawet tak z ciekawości w strony internetowe, zwróciłem uwagę na to, że bardzo dużo osób podjęło wyzwanie misji przekazu swojej wiedzy, swojego zdania na temat tego, co teraz w tej chwili, czego doświadczamy, co nas spotkało. Globalnie, globalną wioskę, jaką jest Ziemia. A wszyscy o tym doskonale wiedzieliśmy i doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten przywilej, jaki na nas spadła, czego doświadczamy, przywilej przebudzenia, bo tak można to określić, nie zawsze musi być przywilejem dla nas zrozumianym, doświadczonym. Żyjemy w czasie, który pokazuje bardzo wyraźnie ludzkie charaktery, pokazuje bardzo wyraźnie ludzkie potrzeby. Ten czas pokazuje też i niezwykły dar współczucia. Dar, który jest kierowany przez Saturna. Wiele osób pyta mnie w telewizji o zdanie, jakie ja mam zdanie na temat tej cudownej planety. Planety współczucia, planety, która opiekuje się starością, cierpieniem, bólem, chorobą, ludźmi, którzy potrzebują niezwykłej pomocy. Zapewne wczoraj osoby, które, czy przyjaciele z Facebooka, którzy przeglądają moją stronę internetową, czy stronę facebookową, zauważyli mój post na temat postaci, jaką jest Saturn, jaką jest ta planeta. Dlaczego teraz wspomniałem o tej planecie? Dlatego, że ja dla was mam, moi drodzy, taką propozycję jako osoba publiczna, jako osoba nauczyciel duchowy, nauczyciel jogi, doświadczający w swoim życiu od już dziesiątków lat przesłania, jakim jest właśnie ten czas. Taki czas jak teraz. Dla osób, które żyją duchem, które żyją duchowością, to taki czas, który nas spotkał w tej chwili, jest nawet czasem, który można i trzeba doskonale spożytkować. Nie jest niczym szczególnym, a kiedy doświadczasz ducha, modlisz się, medytujesz, masz swój rytm życia, którym się chcesz podzielić z innymi, żeby w takich właśnie trudnych okolicznościach umieć odnaleźć świadomość, drogę do Boga, drogę do siebie, drogę do innych ludzi. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowo dobrej sytuacji, ponieważ posiadamy właśnie te nośniki, które powinny służyć właśnie poszerzaniu, rozwijaniu świadomości. Znacie mnie z tego, że propaguję modlitwę uzdrowienia. Uzdrowienie przez
proces wewnętrzny doświadczenia świadomego oddechu. I stąd moja propozycja. Jeżeli masz czas, zostań ze mną. Zostań ze mną przez najbliższą godzinę. Jeżeli tego czasu nie ma, poświęć go rodzinie, poświęć go swoim bliskim. Zajmij, poczytaj może dobrą książkę. Spędź ten czas dobrze, zgodnie ze swoimi potrzebami. A jeżeli jesteś otwarty na to, co ja mam ci do przekazania, na to, co chcę cię przebudzić, to zostań ze mną. Przez cały cykl codziennych, może dwa razy dziennie, to wszystko zależy od ciebie. Jestem w stanie ci pomóc, poprowadzić cię przez ścieżkę wyzwolenia. Robię to od naprawdę wielu dziesiątków lat. Możesz to zobaczyć w mojej stronie internetowej, na mojej stronie facebookowej. Zobaczyć to po prostu w mojej biografii życia. Jest to moim życiem. Zatem to nie jest teraz, w tym szczególnym wydarzeniu epidemii, jakaś szczególna moja rola, jakiś bodziec. Nie namawiam cię do tego, żebyś uczestniczył w moich live'ach, żebyś doświadczała przemiany, transformacji, którą ja od wielu, wielu lat już ci proponuję. Jestem tą osobą, która idzie przez życie, niosąc światło rozświetlające ciemności. Ciemności czego? Ciemności ignorancji. Bo czym jest tak naprawdę życie materialne? Jest całkowitym aspektem ignorancji, całkowitym aspektem doświadczenia wyłącznie zmysłów, dotykania zmysłami, czegoś, co jest tak ulotne. Jak tak naprawdę wewnętrznie, refleksyjnie spojrzymy w czucie wiedzę swojego serca, spojrzymy w ten maleńki, drobny na sercu znajdujący się punkt. Punkt, który nazywany jest punktem widzenia świata przez pryzmat doświadczenia Boga, doświadczenia, niektórzy nazywają absolutu. Dlatego powiedziałem, jak niektórzy nazywają, dlatego że nazywając Boga po jego wewnętrznej przemianie, po swojej wewnętrznej przemianie, doświadczasz tak naprawdę jego transcendentalnej formy, która mieszka w twoim sercu. I tutaj dostajesz odpowiedzi. I zapewne wiele osób pyta, nawet w tej chwili, jak to zrobić? Jak doświadczyć tego swojego wnętrza? Każda religia, każda tradycja przywołuje ten właśnie stan, ten proces. Proces doświadczenia wewnętrznego. Ja chcę cię przebudzić do doświadczenia głębi swojego serca. Do spotkania ze swoją świadomością, do spotkania ze swoim umysłem, ze swoimi lękami, do spotkania ze swoimi głębokimi pragnieniami. Jak wspomniałem, od wielu lat uczę moich studentów, uczniów doświadczenia tych właśnie lęków i obaw, przygotowywania się właśnie na taki czas, jak jest w tej chwili. I jak się okazuje, w tej chwili żyjemy w momencie całej Ziemi, w którym twoja wewnętrzna praktyka, twój wewnętrzny duch da ci siłę, zdrowie i moc, która pozwoli ci pokonać ten lęk, która pozwoli ci doświadczyć pełni szczęścia, pełni radości wewnątrz samego siebie. W takich chwilach człowiek naprawdę zaczyna rozumieć, czym jest jego bogactwo, czym jest jego duch, kim jest jego duch. Dlatego przez cykl, daj Boże codzienny i daj Boże jak najdłużej, zapraszam cię do spotykania się ze mną. Nie tylko tam, gdzie szczególne grono osób jest w potrzebie, czyli na przykład przez stacje telewizyjne,
czy przez spotkania indywidualne, kiedy oczywiście będziesz potrzebować mojej pomocy, mojego wsparcia, to też zapraszam Cię do kontaktowania się ze mną, indywidualną sesję. Jestem w stanie dla Ciebie przeprowadzić. Ale teraz właśnie na takie spotkania, które są żywe, aktywne, doświadczane, chcę Cię poprowadzić przez pięć wspaniałych elementów doświadczenia. Jakim jest doświadczenie dotknięcie modlitwą? Modlitwą, której już tysiące osób zna na świecie, ale może jesteś jedną z tych osób, które jej nie znają. Modlitwą wprowadzającą w Twoje życie ochronę, ładunek emocjonalny i doświadczenie wewnętrznej przemiany. Każdy z moich przyjaciół, klientów, pacjentów, kiedy chce zastosować tę inwokację, otrzymuje ode mnie na nią pozwolenie i stosuje w swoim życiu. To jest jedna z moich propozycji, jeden z elementów, który tej cudownej, transmisyjnej układanki, gdzie poprzez oddech, poprzez świadomość swojego doświadczenia, jak mówi księga zwana Bhagavad Gita, pieśnią Pana, ofiaruj pranę apanie, a apane ofiaruj pranie. Co to oznacza? To oznacza bycie ofiarnikiem, który w aspekcie głębokiego doświadczenia przynosi głęboki wyraz zmiany, zmiany wewnętrznej. Jeśli nie chcesz zmiany, nie rób tego, nie zaczynaj. Wiedz o tym, że ta zmiana nastąpi. Nastąpi w Twoim jestestwie, w Twoim podejściu do świata, w Twoim podejściu do swojego ciała, do swojego życia, do swoich emocji, do swojego serca i do swojej duszy. Wiedz o tym, to nie jest moja żadna w tej chwili w Twoim kierunku sugestia. Możesz to rozumieć. To nie jest jakaś agitacja. To nie jest zgodne z tym czasem, który się w tej chwili dzieje. Nie jest to w żaden sposób wykorzystanie tych okoliczności. Pamiętaj, ja wiele lat temu złożyłem śluby Vanaprastha, czyli nauczanie, drogę wędrówki i świadomość doświadczania głębokiego stanu, który nazywamy właśnie stanem pustelniczym. I tak z uśmiechem zawsze mówię, nie mogę się od tego uwolnić. Tak mi się to spodobało, że idę tą drogą cały czas. Idę, nauczam. Idę drogą pielgrzyma, który ciągle wędruje, bo zawsze mnie spotkacie w różnych miastach w Polsce i na świecie. Zachęcam te osoby, które mnie nie znają. Przejrzyjcie moje, takie bym powiedział, CV internetowe. Zajrzyjcie w filmy, krótkie formy. Zobaczcie, co robię na co dzień. Dlaczego to robię? Z wielkiej miłości i współczucia. Kiedyś jeden z nauczycieli duchowych dawno, dawno temu, ja nie rozumiałem jego wtedy przesłania. Nie rozumiałem czego. Nazwał mnie wszechdobrym lotosem. Jako młody człowiek to sobie tak pomyślałem, jak ja jestem dobry, a ktoś jest dobry. Znając słowa z Biblii, z Pisma Świętego, które zresztą rzutuje bardzo mocno wszelkie księgi tego świata na moje życie. Zastanowiłem się głęboko, przecież nawet w piśmie jest napisane, a któż jest dobry? Kto z was jest dobry? Było to trudne do zaakceptowania. Wychowany, ukształtowany w określonych tradycjach. Trudno mi było uwierzyć, że ja mogę być dobry. Że ja mogę mieć współczucie. Że ja mogę mieć głęboką
potrzebę wiecznego pomagania. Dzisiaj po bardzo wielu latach zaczynam jakby doświadczać stale tego. Dzięki Tobie, Tobie, Tobie i sobie. Że takie jest przesłanie i posłanie człowieka na tę ziemię, żeby właśnie był wszechdobry, wszechmiłujący. Żeby właśnie czuł cały czas w sobie pokorę, żebyś czuł cały czas w sobie właśnie nawet takie codzienne upokorzenie. Upokorzenia ze strony wszystkiego, co cię otacza. Czy tak jest? Nie. Nie jest tak. Ale wiele osób tak do mnie zwraca się tak, że ma takiego pecha, że ma takie upokorzenie w sobie, że to nie wychodzi, tamto nie wychodzi, że czegoś nie doświadcza. W swoim życiu czego pożąda, czego pragnie. A ja wtedy w swoim współczuciu, nawet nie myśląc o tym, czy ten człowiek może to będzie dla niego, oczywiście ostrzegam zawsze, że mogę zajrzeć za tę kurtynę czasu i powiedzieć, nie wiem, czy chcesz wygrać miliony, miliony w grę liczbową, bo może to przynieść dla ciebie wielką szkodę. Może pozostań jednak przy tym, przemyśl, doświadcz. Znacie mnie z wielu lat czynienia posługi, którą nazywam ceremonią ognia. Ceremonia ognia ofiarnego. Od tysięcy lat, od zarania dziejów tego świata. Kiedy mędrcy, jak powiada legenda, z życia wzięta, jak wszystkie legendy, błagali przez 1000 lat Boga, żeby objawił im swoją naturę. To akurat jest cytat wedyjski. To on wstąpił do miejsca, które wybrali mędrcy dla niego, do tego tronu i objawił się jako ogień. Bardzo głęboko te słowa kiedyś zapadły w moje serce. Bardzo głęboko do mojego wnętrza. I pozwoliły dzięki pozwoleniom, nauce, nauczycieli, czynić dla was od dziesiątków lat ceremonię ognia w różnych okolicznościach waszego życia. Dzisiaj chcę was zaprosić do tego, abyście przebudzili w sobie świadomość, przebudzili w sobie proces potrzeby uwolnienia strachu, uwolnienia lęków. Cyklicznie zaproszę was do uwalniania lęków w określonej metodzie, sposobie wywoływania emocji, różnych poziomów emocji. Cyklicznie będę was zapraszał do tego, żebyście doświadczyli świadomej techniki przebudzenia żywiołu. Za każdym spotkaniem będę dla was czynić błogosławieństwo ochrony mocą światła, mocą cudownej lampy, która rozświetla ciemności i ignorancji. Czynię ten rytuał od bardzo wielu lat i zawsze w takich właśnie okolicznościach, które wymagają tego rytuału. Rytuałem nazywamy wszystko, co podlega czynnościom metafizycznym. Dla wielu osób jest to tak jasne i klarowne, a jednak i tak jest to bardzo trudne, że jak powiadają księgi, jak powiada chociażby księga Satya, księga zaświetlająca ciemności i ignorancji, że nie ma rozwoju bez sakramentu, nie ma rozwoju duchowego, nie ma otwarcia w sferę duchową bez opieki, bez doświadczenia głębokiej przemiany, bez Ducha Świętego. Księgi objawione mówią o duchu, który mieszka w płomieniu, który mieszka w żarze serca, w płomiennym
Senior. Przedwczoraj zrobiłem dla Was, moi drodzy, praktykę płomiennego serca. Zaproszę również i dzisiaj na ten stan medytacji przebudzenia płomiennego serca. Płomienne serce ma przeogromny potencjał. Potencjał, który ma niezwykłą siłę zbawczą dla naszego jestestwa, dla naszego bytu, dla naszego ciała i wszystkiego wokół. Odwieczny ogień, ogień mocy i transformacji Twojego serca, chronił ludzkość przed wszelkim złym losem. To dzięki Twojej mocy, to dzięki Twojej mocy Twojego serca. Potwierdzone jest zresztą wszelkimi naukami, że w sercu mieszka nie tylko duch, ale w sercu też mieszka przeogromna siła Twojego magnetyzmu. To dzięki skupionemu umysłowi, to dzięki modlitwie, zachęcie do wewnętrznej przemiany, po długim, długim okresie praktyki, przebudzisz w sobie czucie wiedzy o sercu. Może zrobisz to natychmiast. Wszystko zależy od Twojego zdeterminowania, od Twojego zaangażowania, od tego, czy chcesz to serce przebudzić. Pamiętaj, że przebudzenie serca to jest moment i stan, w którym zderzysz się z bardzo wieloma swoimi lękami. Zderzysz się jak ekspres przy ogromnej prędkości z wieloma doświadczeniami, które są w tobie jak matryca zakodowana. Ale nie bój się tego stanu. Poprowadzę cię przez tą drogę. Pomogę ci iść. Bo taka jest rola moja. I taki jest cel naszego bytu. Wiedz o tym. Poprowadzę cię tylko do takiego momentu i znają to wszyscy moi studenci, w którym już pójdziesz bezpiecznie. A to będzie naprawdę bardzo krótki spacer. Zapraszam cię na ten spacer transformacji, a potem zgodnie z zasadą, która jest związana z rozwojem i duchem świadomości. Całe dzieło, cały cel tej drogi pozostaje w Twoich rękach. Ja wyznaję żelazną zasadę. Nie jest dobry ten nauczyciel, który stara się, żebyś był całe życie dzieckiem. Chcę, żebyś był dorosłym, świadomym, otwartym. I szła i szedł drogą, która jest dla ciebie najbardziej odpowiednia. A znajdziesz tę drogę i tę odpowiedź tylko w swoim sercu. Tylko tam jest odpowiedź. Tylko tam jest wiedza kosmiczna tego świata. Kiedy przebudzisz wewnętrzny dźwięk Twojego serca, a poprowadzę Cię na następne spotkania, to, co nazywamy snem jogicznym, drogą poprzez joganidrę. Sen jogiczny, który przygotowuje do snu. Jakiego snu? Świadomego śnienia. Wszyscy żyjemy w iluzji. Żyjemy w maji. Żyjemy w czymś, co można nazwać snem.
A kiedy różnego rodzaju doświadczenia i wydarzenia nas budzą, jesteśmy przestraszeni, tak jakby ktoś nas złapał za ramię, szarpał, przybudził. Jesteś wylękniona, wylękniony. O co chodzi? Co się dzieje? Właśnie. Kiedy nauczysz się śnić świadomie, nikt cię nie przestraszy. Nic cię nie przestraszy, bo twoja świadomość doświadczenia będzie cały czas stała. Twój umysł będzie cały czas czujny. Twój umysł, nawet gdy będziesz teoretycznie spać, będzie świadomy. Twoje zmysły będą czujne. Twoje doświadczenia będą głębokie. Przejdziesz od stanu alfa do stanu delta. Ale to za następne spotkanie. Dzisiaj jako pierwsze spotkanie staram ci się ciebie przedstawić. Przedstawić ci możliwości. No i wracam do was, moi drodzy, bo to widać, że tutaj urządzenia typu przekazu, no, z niewiadomych przyczyn tracą możliwość zasięgu. Ale wróćmy do rzeczywistości medytacyjnej. Nic nam w życiu nie może przeszkodzić, ani cierpienia, ani choroby, ani jakiekolwiek inne warunki. Jeżeli jesteśmy tylko gotowi, to jesteśmy gotowi na to, żeby przejść, przeniknąć cały ten proces razem, wspólnie, z mocą kręgu duchowego. Więc wróćmy do medytacji. Złóż ręce na swojej klatce piersiowej, na grasicy. Do poziomu Hari Mudry, czyli otwierania się na przestrzeń. Nabierz powietrza ustami, wydpuść nosem. Rozświetlaj wnętrze swojego serca. Przebudź płomień swojego serca. Otwórz się na wewnętrzny płomień, który wzbogaca Twoje wnętrze. Każdy Twój wdech i każdy Twój wydech oczyszcza ośrodek serca, ośrodek czucia wiedzy serca. Pozwól swobodnie opaść powiekom. Delikatnie przymknij oczy. Wdychaj czystą esencję swojej prany. Wypełnij swoje serce. Wypełnij swoje wnętrze. Czystą, świetlistą energią. Każdy Twój oddech buduje Twoje ciało. Buduje świątynię Twojego ciała. Mocą przejrzystego światła. Oddychaj. Wdychaj ustami, wydychaj nosem. Nie zatrzymuj powietrza na żadnym punkcie, ani na wzniesieniu oddechu, ani na wydechu. Wdychaj ustami, wydychaj nosem. Przebudź w sobie współczucie. Wysyłaj potencjał współczucia.
Rozpoznaj w sobie światło. Odczuwaj, jak z każdym oddechem coraz bardziej i bardziej przenika Twoje wnętrze, Twoje ciało. Wzmacnia Cię, rozświetla Cię. Wyślij płomień swojego serca do wszystkich istot, które w tej chwili przyjdą Ci na myśl. Z każdym oddechem, z każdym wydechem wysyłaj do wszystkich, którzy przyjdą do Ciebie Twoje myśli. Doświadczaj swojego płomiennego serca. Doświadczaj mocy, jaką możesz wysłać wszystkim istotom czującym, wspierając je swoją miłością, współczuciem. Oddychaj. Podsycaj moc płomiennego serca. Każdy Twój oddech emituje potężną energię współczucia. Obdaruj wszystkie istoty czujące. Doświadczaj głębokiego spokoju. Doświadczaj w swoim wnętrzu opiekuńczego
płomienia. Pozwól, aby w płomieniu Twojego serca zniknął lęk, strach, obawy, gniew, złość. Każdy Twój oddech i płomienne serce uwalnia Cię od tych emocji. Oddychaj. Wdech ustami, wydech nosem. Skieruj całą uwagę do swojego wnętrza. Zajrzyj do swojego serca. Przebudź w nim dźwięk wewnętrzny, zwany nahatadą, dźwiękiem twojego serca. Odczuwaj, obserwuj, doświadczaj. Całą swoją uwagę skieruj do swojego serca. Uwolnij potencjał, który posiadasz w swoim sercu. Mocą ognia, zgodnie z moją obietnicą. Zrobię teraz dla Ciebie błogosławieństwo oczyszczenia mocą żywiołu ognia. Wzmacniając Twoją siłę przekazu i uwalniając Cię od lęku.
ożywczym strumieniem powietrza. Oczyszczam Cię, uwalniam Cię wszelkiego bólu i cierpienia. Powtórz za mną taką inwokację. Ożywcze strumienie powietrza każdego mojego oddechu. Oczyszczam Cię, uwalniam Cię od wszelkiego cierpienia. Oczysz mi ciało, oczysz mi serce, oczysz mi duszę. Wysyłam do Ciebie światło, wysyłam do Ciebie moc oczyszczenia. Tą lampą, która uwalnia wszystkie możliwe energie na wszystkich platformach grupowych. A Ty zrób ten gest, który ja w tej chwili wykonuję, oczyszczając swoją głowę, oczyszczając swoją twarz, swoje ramiona, całym swoim ciałem, uwalniając wszelkiego cierpienia, bólu i niebezpieczeństwa. Rozświetlaj swoje serce. Rozświetlaj swój umysł. Rozświetlaj swoją duszę. Oddychaj tym płomieniem. Uwalniaj swoje ciało, swój umysł i swoją duszę od cierpienia. Doświadczam. Doświadczenie tu i teraz jest dobrym doświadczeniem.
Doświadczę jeszcze tej energii. Będę się z Tobą spotykać o 12 w południu i o 18 po południu. Praktyka, którą przekazuję moim studentom i uczniom, jest praktyka 4 razy na dobę należy przejść przez proces uzdrowienia. Zawiera się w niej 5 podstawowych metod. Medytacja, modlitwa. Świadomość oddechu. Świadomość swojego ciała. I świadomie doświadczenie swojej emocji. Spotkamy się, moi drodzy, jutro, południe, później o 18. Zapraszam was. Do zobaczenia. Dzisiaj dobrej nocy.